co się nosi Małgorzata Miga-Zarębska, członkini Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej Hellas et Roma, propagującej między innymi antyczną modę. Z panią Małgorzatą rozmawia Marzena Smorenda. Moda rządzi światem. Czy przed tysiącami lat również tak było? Również tak było. Tak jak mówił Szekspir, moda zużywa więcej odzienia niż człowiek. A w starożytnym Rzymie moda kształtowała ludzkie ciało, kształtowała sposób poruszania się. Ubiór był narracyjny, wielowymiarowy i charakteryzował osobę, która go nosiła. Od razu można było zauważyć, czy jest to patrycjusz, czy jest to ktoś z ludu. Od razu można było to zauważyć dzięki barwie, jaką ktoś nosił, dzięki tkaninie, jaką ktoś nosił oraz różnym innym elementom, jak biżuteria czy obuwie. Czyli można powiedzieć, że szata zawsze zdobiła człowieka. Tak, szata zawsze zdobiła człowieka, przy tym w starożytności kobiety nosiły bardzo różne barwy, wersji kolori. Każda chciała inaczej wyglądać, więc wzorowały się na modzie greckiej, na modzie wschodniej, na różnych sprowadzanych materiałach, haftach na przykład wschodnich. Mieszkańcy świata antycznego przywiązywali dużą wagę do ubioru. Tak, przywiązywali bardzo dużą wagę do ubioru. Rzymian nazywano tunicatus populus, ludem noszącym tuniki, dlatego że tunika była takim elementem podstawowym ich ubioru. No i osoby z wyższej warstwy społecznej na tę tunikę, mężczyźni nakładali togę, natomiast kobiety, matrony rzymskie nakładały stole. Co znajdowało się jeszcze w szafie starożytnych Rzymian? Matronę rzymską przede wszystkim musiała się odznaczać cechami, które były od razu widoczne w jej stroju. Musiała być piękna, pulchra, musiała być płodna, fecunditas, czyli musiała tutaj biodra bardzo zaznaczyć, obfitość bioder. Musiała być skromna, pudicitia, czyli o tym świadczył na przykład pasek materiału przytrzymujący włosy, który był ozdobiony często perłami, na przykład vita margaritarum. I o przywiązaniu do tradycji, o pobożności, także świadczyło to, że na przykład bardzo ciasno obwiązywały biust i dekolty nie były modne. Tak samo przeźroczyste różnego rodzaju tkaniny też nie były w użyciu. Matron. Wiemy już, że strój był piękny, bogaty, ale czy był wygodny? Nie był wygodny. Nie był wygodny. Moda kształtuje ludzkie ciało, kształtuje sposób poruszania się. Strój osób z wyższych warstw społecznych nie był wygodny. Moda kształtuje ludzkie ciało, moda wymusza sposób poruszania się. Osoba, która była ubrana w togę, musiała w odpowiedni sposób chodzić, przytrzymywać tą togę. Ta toga musiała idealnie być dopasowana, ułożona. Wszystkie elementy togi musiały być idealnie ułożone, żeby nie narażać takiego Rzymianina na śmieszność. Tak samo palla, czyli taki element płaszcza, tkaniny nakładanej na głowę przez kobiety, które wychodziły na dwór, nie była przytrzymywana żadną szpilą, więc kobieta też musiała sobie przytrzymywać tą palę, więc nie był to strój wygodny, ale tacy Rzymianie z wyższych warstw społecznych od razu było widać, że oni nie parają się jakąś pracą fizyczną, gdyż ich pracą też jest to, żeby godnie wyglądać i reprezentować Rzym. Kto pomagał w doborze i w ubieraniu się na co dzień? Zazwyczaj niewolnicy, specjalnie wyszkoleni niewolnicy. Mężczyznom pomagał ubierać togę vestiplicus, który te wszystkie poły, wszystkie elementy togi układał. Kobietom także pomagały niewolnice. Byli też specjalni niewolnicy, którzy zajmowali się kosztownościami, dlatego że kosztowności zazwyczaj tylko na przyjęcia ubierano. Tu taką ciekawostkę powiem, na przyjęcia na przykład ubierano ametysty. Kobiety ubierały ametysty, które były poświęcone Bacchusowi, bogowi wina, po to, żeby się nie upić, nie skompromitować, ale też, żeby się nie otruć na takim przyjęciu. I oczywiście na wielkie przyjęcia chodzili z nimi niewolnicy, którzy po prostu baczyli, żeby nic się tym kosztownościom nie stało, żeby one w trakcie tego przyjęcia nie zniknęły, a w domu oni mieli pieczę nad ich schowaniem. Czy starożytny strój był drogi? Starożytny strój był bardzo drogi, dlatego że materiał, z którego powstawały ubrania, był bardzo drogi. Z edyktu Dioklecjana z 31 roku naszej ery, edyktu o cenach maksymalnych, wiemy, że tunika dalmatika kosztowała 2000 denarów, przy czym pół litra oliwy kosztowało 40 denarów, więc strój był bardzo drogi. Nie mówiłyśmy o kolorach. Jakie kolory były w modzie? Najdroższym kolorem była purpura.
purpura była produkowana ze ślimaków, murex brandaris i bolinus brandaris. Żeby ufarbować 1 m2 tkaniny na kolor purpurowy, trzeba było zużyć, wykorzystać 17 tysięcy takich ślimaków. Produkcją purpury zajmowano się w mieście Tyr, dlatego istnieje purpura tyreńska, ale też taką purpurę często podrabiano. Powstawały traktaty, w których pisano, jakimi roślinami, w jaki sposób można podrobić taką purpurę, tylko że często się to nie udawało, dlatego że purpura to jest jedyny barwnik, który ciemnieje na powietrzu. Teraz wiemy, że pod wpływem promieni ultrafioletowych wtedy tego nie wiedziano, natomiast inne takie podrabiane rodzaje purpury po prostu blakły. A czy już przed wiekami istniał taki zawód jak projektant mody? Kto stroje projektował? Kto je wymyślał? Myślę, że tradycja. Stroje były tradycyjne, natomiast kobiety starały się pokazać swoją odmienność poprzez na przykład uczesanie. Cesarzowe stawały się takimi influencerkami, pokazywały nowy sposób uczesania się i wszystkie kobiety na przykład w Rzymie starały się ją naśladować. Strój Rzymian pokazywał nie tylko ich kondycję finansową, społeczną, ale czy pokazywał również wiek? Tak, chłopca wyróżniała biżuteria w postaci bulli, czyli takiego medaliona, który miał takie znaczenie apotropaiczne, miał za zadanie doprowadzić go do pełnoletności. Tak samo dziewczynka. Dziewczynka nosiła też togę pretekstę i nosiła lunulę, czyli półksiężyc, którą zdejmowała wychodząc za mąż, stając się kobietą. Ma pani na sobie dużo pięknej biżuterii, czy również jest ona wzorowana na tych tradycyjnych znaleziskach? Mam na sobie perłowe kolczyki, które też charakteryzowały matrony rzymskie. Z greckiego nazywają się krotalia, kastaniety, ponieważ pobrzękiwały. Matronę było słychać, jak szła. Pobrzękiwały, to są 3 połączone perełki. Natomiast mam też na sobie szkło. Rzymianie wiedzieli, jak dmuchać szkło i bardzo popularne były takie koraliki w kształcie dyni, które były różnych kolorów, no niebieski, niebieski, ciemno-niebieski, jasno-niebieski był najbardziej popularny. Tutaj mam jeszcze intaglio. Intaglio z bocianem, co oznacza, że jestem przywiązana jako matrona, jestem przywiązana do swoich dzieci. Dopytam jeszcze o nakrycia głowy, bo o tym nie mówiliśmy. Czy Rzymianie nosili coś na głowach? Tak, nosili na głowach. Kobieta nosiła na głowie na palle. Mężczyźni, na przykład augurowie, też część togi okrywali sobie, wieszcząc, okrywali sobie głowę częścią togi, żeby nie widzieć negatywnych znaków, ale też były inne nakrycia głowy. Zapomniałyśmy jeszcze o torebkach. Atrybucie kobiecym chyba od wieków, czy jego początek sięga czasów starożytnych? Kobiety nosiły torebki. My tutaj mamy takie przy sobie takie mieszki, bo są bardziej wygodne. Natomiast no, za matronami oczywiście cały dobytek nosiła niewolnica. Ale kobiety też, żeby dać jakąś jałmużnę, czy coś zapłacić na przykład gdzieś w świątyni, też miały takie małe torebeczki metalowe, które były na ramię. To były takie, można powiedzieć dzisiaj, skarbonki, ponieważ można było ją ukryć tutaj pod rękawem i były tylko na monety. Mężczyźni nosili na przykład torby comacchio, a jeżeli to byli na przykład jacyś urzędnicy państwowi, którzy nosili bardzo wiele dokumentów, to mieli ze sobą butelkę calamari albo taką kapsę, taką tubę na woluminy. I na koniec, czy starożytna moda inspiruje dzisiejszych projektantów? Czy zauważyła pani taki trend? Zauważyłam taki trend. Grecka moda inspiruje projektantów, ale też właśnie grecka moda inspirowała starożytnych Rzymian. Nosimy dzisiaj na przykład, z sandałami nosimy na przykład skarpety. Jest to nowy trend, kiedyś nie uchodził, teraz jest to nowy trend. Natomiast to wymyślili Rzymianie. Legioniści, żeby ich na przykład buty kaliga nie obtarły, zawsze mieli wełnione skarpety. Gdzie prezentujecie Państwo tę właśnie starożytną modę? Pokazujemy na różnego rodzaju pokazach, festynach historycznych, tam gdzie jesteśmy ze stowarzyszeniem zapraszani. Ja też tylko dodam, że na przykład te stroje szłam sama, natomiast ubiera nas, jeżeli chodzi o buty, no to właśnie fabryka Cacti jest takim prekursorem i robi wszystkie buty na wymiar, wszystkie starożytne modele. Z Małgorzatą Migą Zarębską ze stowarzyszenia Hellas et Roma rozmawiała Marzena Smorenda.